Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj będzie vlog o biżuterii. Będzie vlog o biżuterii, tak jak zauważyliście po tytule. Pokażę Wam mój kuferek i wszystko, co posiadam, jeżeli chodzi o kolczyki, pierścionki, zegarki i tym podobne akcesoria. Nie ma w tej kolekcji żadnych szmaragdów, diamentów, żadnych kamieni szlachetnych, więc jestem spokojna o zawartość całego tego mojego kufra. To jest w ogóle kuferek, w którym ja biżuterię przechowuję, kupiony lata temu w aparcie bodajże. Sprawdza mi się do dzisiaj. Niestety, o, to co już tutaj mamy, to jest lekkie naderwanie, ale nic by się z nim nie działo, gdyby nie to, że po prostu któregoś razu jeszcze na poprzednim mieszkaniu stanął moim kotom na drodze i tak jak przewaliły kuferek, no to niestety właśnie doszło do tego pęknięcia. Gdyby nie to, otrzymałby się pewnie dzielnie do dzisiaj. Natomiast nie o samym kuferku miał być, choć jego pewnie też Wam pokażę, bo być może akurat komuś się spodoba ten sposób przechowywania kosmetyków, to na pewno te kuferki są jeszcze, są cały czas dostępne w regularnej sprzedaży, w aparcie chociażby i pewnie w innych salonach jubilerskich też. Kupowane właśnie zupełnie przypadkowo, bo akurat wtedy po prostu taki mi się spodobał. Jeżeli chodzi o mój głos, tak, jestem zachrypnięta, jestem na końcówce leczenia gardła, więc już za chwilę powinno być lepiej. Natomiast jeszcze dzisiaj właśnie z takim głosem. Także jeżeli ktoś jest w stanie ten głos znieść i jesteście zainteresowani tematami biżuteryjnymi, zapraszam na ten vlog. Sam kuferek, tak jak Wam wspomniałam, jest kuferkiem z apartu. Jego żywotność naprawdę można liczyć w grubych latach. To uszkodzenie to jest uszkodzenie czysto mechaniczne, czyli tak jak Wam wspomniałam, po prostu rozwaliły mi tu koty, tak, że z tyłu mamy naderwanie. Natomiast sam trzyma się jak najbardziej. Pokażę Wam ten jego układ wewnętrzny. Jest lusterko osygnowane apart. Przegródki na pierścionki i na kolczyki, przynajmniej ja tak mam to zorganizowane i za chwilę Wam pokażę ewentualnie kolejno właśnie te elementy. Tu trzymam jakieś kolczyki, tu się pojawiają kolczyki, łańcuszki, jest dodatkowa skrytka zamykana i później są tak naprawdę dwie szuflady z podziałką na pół. Ja tutaj akurat trzymam bransolety, a poniżej zegarki. Także tak wygląda cały mój zbiór z lotu ptaka, a teraz postaram się Wam pokazać poszczególne elementy, chyba tak przejdziemy po prostu kategoriami. I zaczniemy od pierścionków. Jeżeli jesteście tutaj ze mną już chwilę, to wiecie, że ja się lubuję w biżuterii złotej. W biżuterii złotej bądź w kolorze złota, bo to też nie jest właśnie takie oczywiste. I powiem Wam, że to kiedyś by było nie do pomyślenia, to mi się zmieniło na przestrzeni lat, bo zawsze uważałam, że biżuteria powinna być po prostu z czystego złota bądź z czystego srebra, abstrahując od tego jakiej próby, ale nigdy nie uznawałam sztucznej biżuterii. Teraz, no nie wiem, po latach zmieniło mi się to, noszę, miksuję biżuterię właśnie ze złota, z jakąś biżuterią kupowaną w H&M czy kupowaną od polskich projektantów, nie robi mi to problemu, bardzo mi się to podoba, natomiast kiedyś faktycznie miałam trochę inne stanowisko. Natomiast tak jak noszę tę biżuterię na co dzień, jak tutaj widujecie, no to właśnie jest ona najczęściej w złocie bądź w kolorze złota. Srebro zdarza się, natomiast bardzo, bardzo sporadycznie, ale to jest też takimi falami, tak? Był okres, kiedy wolałam srebro, teraz akurat właśnie wolę to, co złote. Pewnie za jakiś czas znowu mi się pozmienia. Ale dobra, przechodząc do sedna, lecimy pierścionki. Ten pierścionek, zaczynając z tej strony, to jest taki bardziej masywny pierścionek, widzicie, z łebkiem. I to jest pierścionek, który ja mam od mojej mamy. To jest moja pamiątka. Ja się przyznam, że ja go na co dzień nie noszę, dlatego że ten łebek jest tutaj tak dość ostro wykończony i niestety on potrafi haczyć ubrania. Zastanawiam się, czy tego by się nie dało nawet spiłować, tak żeby był bardziej praktyczny w użyciu. Natomiast te trzy, widzicie, że bardzo podobne do siebie, takie obrączkowate pierścionki, na których niewiele się dzieje, po prostu pojawiają się tutaj jakieś tam diamenciki, quasi tutaj tak samo, a tu mamy łączenie akurat srebra ze złotem. Bardzo prosta biżuteria, te akurat otrzymałam w prezencie i też noszę tak naprawdę cały czas regularnie. Kolejny set, który Wam pokażę, to jest akurat biżuteria z H&M-u. Nie oszukujmy się, to nie jest specjalnie trwała biżuteria, przynajmniej nie w zakresie pierścionków. Takie są moje doświadczenia, bo jeżeli chodzi o kolczyki z H&M-u, to mam wrażenie, że one mi się noszą zdecydowanie dłużej. Natomiast pierścionki potrafią bardzo, bardzo szybko się wycierać, czyli schodzi po prostu ta wierzchnia warstwa w kolorze złota. Natomiast no nie oszukujmy się, tak przy biżuterii, tam gdzie mamy komplet kilku pierścionków za 12 czy 15 zł, no nie mają prawa mieć specjalnie długiej żywotności. Także tutaj jest wszystko kwestią wyboru. Te, które ja mam aktualnie z H&M-u, to jest, proszę, czysty też pierścionek z prześwitem. Tutaj
Mamy trzy rodzaje, bo ja ostatnio zauważyłam, że bardzo często łączę pierścionki na jednym palcu, czego kiedyś też bym sobie nie wyobrażała. Tu mamy właśnie obrączkę, tu mamy taki łamaniec i tu mamy ponownie z takim prześwitem kółeczkiem. Moim ulubionym ostatnimi czasy jest ten. Bardzo duży pierścionek, w środku również pusty. No i po prostu kolejne skromna kuleczka. Kolejna kategoria biżuterii to akurat biżuteria od polskich projektantów. Na rynku mamy ostatnio mnóstwo wytwórców biżuterii i tego rodzaju produkty u mnie też są. Jeżeli chodzi o pierścionki, te, które już u mnie też widywaliście zapewne, to jest biżuteria marki Sistone. I kiedyś tutaj już Wam o niej wspominałam, bo akurat Marta, która prowadzi, z Martą, która prowadzi akurat tę markę, znamy się osobiście. I to są pierścionki na gumeczkach, bardzo fajne, tak, jeżeli chodzi o dopasowanie do grubości naszych paluchów. Czarne ze złotem i złote z czarnym, no bo to akurat są moje kolory. Czerń bardzo fajnie łączy mi się ze złotem. Ja Wam w ogóle zaraz pokażę, jak ja to potrafię najczęściej nosić. Taki mój stały układ biżuterii, który zakładam na co dzień. Już nawet wiem, który pierścionek na który palec. To idzie tutaj. I proszę bardzo, to jest zestaw, który ja mam najczęściej na palcach. Kiedyś z kolei, widzicie, jak to się wszystko w czasie potrafi zmieniać, bo kiedyś nosiłam jeden, dwa pierścionki i to mi się podobało. Teraz lubię ich mieć więcej. O, tak będzie widać i cały czas mi się to podoba, dlatego tak ciężko jest dyskutować o gustach, bo gusta nie dość, że są różne, to jeszcze potrafią się zmieniać w czasie. Także to jest taki mój układ najczęściej stosowany. Jeżeli zaś chodzi o biżuterię srebrną, pierścionki srebrne, to tutaj zdecydowanie nie poszalejemy. Raptem 3 sztuki pierścionków. Przyznam się Wam, że nawet już nie wiem, skąd one są, z jakich sklepów jubilerskich, ale pewnie coś myślę takiego sieciówkowego, Apart, Kruk. Tutaj taka masywna też obrączka po prostu. Niespecjalnie mi się ona, szczerze mówiąc, podoba, no ale mam tylko 3, więc trudno, musi zostać. I tutaj 2 w bardzo, bardzo podobnym stylu, tylko trochę bardziej delikatne. No i kolejna kategoria biżuterii, czyli kolczyki. Zaczynamy prezentację kolczyków. To są chyba te, które noszę najczęściej. Mam nadzieję, że je widać teraz. Widać. No i o które siłą rzeczy jest też najwięcej pytań. Postaram się pokazać je tutaj z bliska. Czekajcie, czekajcie. O, teraz myślę dobrze widać. To są kolczyki właśnie, o które bardzo często pytacie. I to też nie jest czyste złoto, tak? To jest jakaś tam stal barwiona na kolor złoty. I to są kolczyki marki COS. Wtykane. Półkole i do tego jeszcze takie płaskie koło. Noszą mi się świetnie, natomiast wiecie, trzeba też brać poprawkę na to, że mnie biżuteria sztuczna nie uczula, bo wiem, że to też jest bardzo różnie, tak nie każdy może nosić tego rodzaju biżuterię. Ja akurat nie mam najmniejszych problemów, stąd właśnie przeróżne marki się tutaj pojawiają. Kolejne kolczyki, zaraz postaram się od razu założyć to, żebyście widzieli też od razu jedną sztukę, która jak się... Nie mogę się wysłowić, jak się prezentuje na uchu. I proszę bardzo, to będzie taki słupek. To są kolczyki złote i te na pewno pamiętam, są kolczykami marki Apart. Widać? Myślę, że widać. Cieniutki słupek i jakiś pasek właśnie takich tam diamencików, jakiś kamień. Jeśli chodzi o prezentację na uchu, wyostrzyło. Też przeze mnie często noszone, lubię bardzo, prościutkie, tak, no nic się tutaj nie dzieje, ta biżuteria chyba jest skromna, co, ona jest niewielkich rozmiarów, no nie wiem, no taki mój styl, no w sumie o czym tutaj dyskutować. Kolejny model to są kolczyki, które też już mam kilka lat i to też jest Apart albo Kruk i to są kolczyki, które były w komplecie z pierścionkiem, a wyglądają... Z bliska, czekajcie, niech nam wyostrzy. O, wyglądają tak. I do nich był jeden z pierścionków, które Wam pokazywałam. To był komplet. Też takie, myślę, dość subtelne. Niewiele się dzieje. To jest tak, jak wspomniałam, czy nie wspomniałam, bo się sama zaczynam gubić. To jest też złoto. Nie wiem, jaka próba, ale to jest też na pewno złoto. Kolejny model. Takie leciutko zwisające, to jest też złoto, to jest, jak dobrze pamiętam, jest, ale powiem Wam, że jest to mi ostatnio podpadł. Zaraz wyostrzymy od razu, wyostrzymy, o, zatrzymaj się. Wie się, już 2 razy składałam reklamację na biżuterię, także więcej już tam nie kupię. Te, o dziwo, trzymają się całkiem nieźle. Ojej, czekajcie, bo ona nam tutaj cały czas
dobra. Mam nadzieję, że było je widać. Nie, tak jak mówię, do Yesa akurat nie wracam, bo nie, no dwa razy reklamacja to już jest trochę za dużo. Tam oczywiście reklamacja była uznana za zasadną i środki zostały zwrócone, ale ja już więcej ryzykować nie będę. Raz po... O, pokażę Wam za to jedną z nowości z ostatniego czasu, która tutaj się też przewijała i o którą były pytania, a to jest, to są akurat kolczyki kupione z drugiej ręki, z których jestem bardzo, bardzo zadowolona, bo one mimo, że są niewielkie, to trochę się na nich dzieje i bardzo mi się ten efekt podoba. Nie wiem, czy to jest złoto, chyba nie, nie sądzę, bo po cenie, po której kupowałam, to raczej nie sądzę, żeby to było złoto, jest też jakiś metal sztuczny, ale z takimi perełkami, no podoba mi się to przeogromnie. Śliczne, nie? To są podobno kolczyki kupione we Włoszech, taką otrzymałam informację, no ja je kupiłam, bo po prostu mi się spodobały. Kiedyś Wam chyba tutaj nawet akurat o tym opowiadałam, że to są kolczyki kupione właśnie na jednej z grup, gdzie sprzedaje się rzeczy z drugiej ręki. Oj, biżuterię bardzo chętnie z drugiej ręki właśnie kupuję, nie mam z tym problemu. Te mi się spodobały przeogromnie. No fajnie, jejku, do golfów, do tych zimowych sweterków i myślę, że teraz latem tak samo chętnie będę je nosiła. Z kolczyków takich w kolorze złota, ojejku, zaraz, żebym tu tego nie pogubiła. Mamy, proszę bardzo, kupione teraz nie tak dawno, w kolorze złota. Grube kolczyki, bo mi się zamarzyła jakaś taka bardziej masywna biżuteria, ale jednocześnie, żeby ona też nie była nie wiadomo jak dużych rozmiarów i żeby jednocześnie nie była ciężka, tak, żeby to ucho się nie obciążało. To są akurat kolczyki kupione w Mango. I myślę, że całkiem fajnie wyglądają na ucho. Też bardzo prosta biżuteria, myślę, że całkiem efektowna i fajnie to potrafi wyglądać, widać było? Jak patrzę bokiem, to nie mam sama podglądu, więc później nie potrafię ocenić przy montażu i dopiero później wyjdzie, jakie mam braki. Jak wiecie co, strasznie dużo się okazało, że tych kolczyków jest i widzę, dużo tego materiału się robi. Nie wiem, czy wytrwacie w tym vlogu, więc chyba kolejnych po prostu nie będę mierzyła, tylko pokażę Wam tak z grubsza. Te może jeszcze, o które też często pytacie, jak mam je na sobie. To są z kolei też kolczyki polskiej projektantki Matyldy, przepraszam, Zielińskiej, więc to też nie jest czyste złoto, tylko jakaś tam stal. One są w ogóle, słuchajcie, bardzo, bardzo leciutkie. Myślę, że to widać w ogóle, jak się ruszają tak bardzo delikatnie. O, no nie wiem, bardzo mi się podobają. Uważam, że robią naprawdę fajny efekt, a są cały czas subtelne. Dobra, żeby trochę może przyspieszyć, żeby tu nie zanudzić, bo nam za chwilę z tego godzinny film mógłby się zrobić. Z kolczyków jeszcze i to takich właśnie troszkę większych, no chodź tu, czekajcie, bo się splątały. Są dwa kolczyki. To było odkrywcze. Są kolczyki koła i to są kolczyki z H&M-u, słuchajcie. I te się akurat trzymają świetnie, nic się tutaj nie dzieje. I jest słupek i na nim po prostu jest zawieszone klasyczne koło. I co jeszcze? Czekajcie. Te nawet nie wiem skąd mam. No, niech wyostrzy nam trochę. Też w kolorze złota. Ale lubię bardzo i też faktycznie noszę, ale nie pamiętam. Na pewno nie jest złoto, to jest też coś w kolorze złota. I co my tu jeszcze mamy w kolczykach? A, to są jeszcze, o, to pokażę Wam od razu. To są też takie drobiazgi z H&M-u. Kupowałam ostatnio mojej mamie kolczyki i przy okazji z tych, które kupiłam, jej uszczknęłam sobie. Są, proszę bardzo, takie kółka. O, teraz powinno być widać. Takie trochę nieregularne. Słuchajcie, one były kupione w takich opakowaniach. W H&M-ie była jakaś wyprzedaż i mieli te swoje, jak oni na tych kartonikach mają tam po kilka sztuk, to po 5,99 bodajże, bo część tych kolczyków była wybrakowana. A moja mama bardzo często lubi zmieniać biżuterię, ona też może nosić sztuczną biżuterię. Mamusia, jak oglądasz, to Cię pozdrawiam. I kupowałam mamie, żeby a coś tak miała ode mnie, jakiś taki drobiazg, jak ostatnio jechałam do rodziców i jeszcze sobie właśnie podzieliłyśmy się generalnie tymi kompletami, bo ja tam wzięłam trzy te kartoniki kolczyków i do mnie też powędrowały, co po niektóre. Proszę bardzo, kolejne właśnie też kółeczko z jakimś takim kamieniem. Tak jak Wam mówię, ja bardzo polecam akurat kolczyki z H&M-u, ale z założeniem, że to nie są na pewno kolczyki na lata. Może się zdarzyć tak jak przy tych dużych kołach, o których Wam mówiłam, które mam bardzo długo i które cały czas się świetnie noszą, że one sobie będą trwały, no ale no nie spodziewajmy się cudów, jak mamy kilka par kolczyków, tak, które przyjechały sobie z gdzieś tam ze wschodu, tak, i no i generalnie no kosztują grosze.
na dobrą sprawę to samo możemy kupić na AliExpress oczywiście, tak? Tylko będziemy chwilę dłużej czekali, ale to te kolczyki traktuję raczej jako taki subtelny dodatek, które tam sobie dobra mogą być, bo jest akurat okazja, natomiast no... Wiecie dziewczyny, co prawdziwa biżuteria, to jednak prawdziwa biżuteria ze złota czy ze srebra. Natomiast tymi to się można po prostu pobawić, tak jak ktoś lubi zmieniać często biżuterię, czy idzie za tym, jaka biżuteria akurat jest modna, no bo jakieś trendy w biżuterii też są, no to skoro nie można sobie pozwolić na jakieś metale szlachetne, no to są jeszcze tego rodzaju rozwiązania, ale mówię, tutaj trzeba na pewno brać poprawkę na trwałość akurat tych produktów. Kolejna kategoria, łańcuszki. I łańcuszek, który też widujecie tutaj regularnie, który jest kompletem do kolczyków, które się tutaj pojawiły. No czekajcie, ciężko wyostrzyć biżuterię. O, teraz widać, jak przysłaniam twarz. Łańcuszek z kosa. Też w kolorze złota, tak jak mam te kolczyki właśnie, o które pytacie, no to tutaj mamy generalnie łańcuszek z tej samej serii. Też bardzo fajnie się nosi, słuchajcie, nic się absolutnie nie dzieje. Z łańcuszków mam jeszcze taki długi łańcuszek, o teraz się akurat splątał, ale on generalnie sięga praktycznie do pasa. Można go oczywiście przewiązać w połowie, tak? Nie ma też przeszkód, ale to jest akurat łańcuszek z serii tych dłuższych i to jest łańcuszek z Mokobele. No poplątał się, nie pokażę Wam teraz, nie będę go rozsupływać, ale na końcu z takim skrzydełkiem. Trzecia sztuka, jeśli chodzi o łańcuszki, to jest łańcuszek, o który też pytania były i który też się tutaj pojawia, bo tych łańcuszków właśnie dużo nie ma, więc one się tutaj akurat u mnie wymieniają i je widujecie. To jest łańcuszek z Lilu. Bardzo cieniutki. Widywaliście go pewnie nieraz. Czekajcie, zaraz tylko złapiemy ostrość. O, jest. Ze skrzydełkiem. Lilu ma jeszcze w komplecie kolczyki, tak z tego co pamiętam są bransoletki. Ja akurat mam tylko łańcuszek, to mi się spodobało, że on jest taki bardzo, bardzo cienki. No i tutaj tylko w pewnym momencie pojawia się jakiś dodatkowy element. I w kategorii właśnie takich cieniutkich łańcuszków to jest takie klasyczne, stare złoto od babci chyba kiedyś. Od babci albo od mamy, mamusia nie pamiętam teraz. Ale to jest też, to jest łańcuszek złoty, po prostu z serduszkiem na końcu. Cieniutki. To taka rodzinna biżuteria. Łańcuszki srebrne. Nie powiem Wam nawet skąd. Nie powiem skąd, z wisiorem, tak mam akurat skompletowany. Nawet szczerze mówiąc nie pamiętam, czy to było kupowane w komplecie, czy nie. Ale akurat ładnie ze sobą gra, więc tak jest połączone. Noszę bardzo rzadko, no ale z tej racji, że rzadko noszę ostatnio srebrną biżuterię, tak? I tu akurat ze srebrnej. Też Wam nie powiem skąd, ale myślę, że chyba też apart. Cieniutki, srebrny słupek. On akurat bardzo fajnie wygląda, bo łańcuszek się zupełnie inaczej układa, tak? Nie kończy się takim obciążeniem jak przy wisiorku, tylko akurat ten słupek go poziomuje. Fajny efekt, bardzo, bardzo go lubię. Ze srebrnych właśnie jeszcze też jest taka łezka po prostu na cieniutkim łańcuszku. I nie wiem, czy tu jest coś jeszcze. Czekajcie. Jeszcze gdzieś był taki grubszy łańcuszek. Nie wiem, czy on się tutaj kiedyś nie przewijał. To jest, słuchajcie, naszyjnik w sumie, bo to nie łańcuszek, który ja dostałam od rodziców na 18 urodziny. No, na 18 urodziny i tutaj w komplecie były kolczyki. Czekajcie, gdzieś, o właśnie, są osobno. Do niego w komplecie są kolczyki. I jest jeszcze bransoleta, więc to był właśnie cały komplet, który ja otrzymałam wtedy od rodziców w prezencie. Też widzicie, mam do dzisiaj, a tak naprawdę minęło, no 18 lat minęło od moich 18 urodzin. Także mam cały czas, nie sprzedałam tego i będę miała zawsze. To jest akurat pamiątka rodzinna, której na pewno się nie pozbędę. Natomiast ja akurat go noszę tak bardziej okazyjnie. Pamiętam, że jak w zeszłym roku byliśmy akurat na weselu, no to miałam właśnie wtedy akurat, to wtedy miałam tę biżuterię. Spróbujemy z trochę innym rodzajem prezentacji, może tak będzie mi łatwiej. Jeszcze w tej dodatkowej kasetce kolejne srebrne kolczyki, takie dłuższe troszkę. Są też wiszące. One bardzo fajnie falują, jak człowiek się w nich rusza. I są jeszcze takie muszelki. Kolejna kategoria, bransoletki. Postaram się już pokazać je tutaj zbiorczo, żeby Was za długo nie przetrzymywać, bo jednak trochę okazało się, że tego wszystkiego jest. Jeśli chodzi o bransolety, marka, która już tutaj się pojawiała, Systone. Marka Marty, o której Wam wspominałam, właśnie z Martą znamy się osobiście. To jest biżuteria bardzo modna też ostatnio właśnie na gumkach. Tutaj nie ma problemu, jeżeli chodzi o rozmiar. Tu akurat mam na sznureczku, to już może nie będę rozplątywać.
Ta jaszcz, myślę, bardzo efektownie potrafi wyglądać. Fajnie można połączyć z klasycznym złotem. Ja się akurat teraz czaję. No i właśnie, a propos bzików, chyba faktycznie biżuteryjny, bo mam taką jedną bransoletkę w kolorze złota, taką grubszą, upatrzoną, i jedną jeszcze z czystego złota. Też taką masywniejszą, którą uważam, że fajnie można by łączyć akurat z tymi koralikami. No ale to jeszcze chwila. Na razie muszę inne wydatki zrealizować. Jest taka cieniutka złota bransoleta. O, bransoletka, o której Wam przed chwilą wspomniałam, że w komplecie z kolczykami i z naszyjnikiem od moich rodziców. I jest taka bransoleta na pasku z Lilu. Ona ma, czekajcie, taką nasadkę, tak, która tutaj może być, o, z przodu nałożoną w kolorze złota. Natomiast ja z tą nasadką mam taki problem, mi to trochę przeszkadza, bo to jest bransoleta, którą ja dostałam na prezent od Pawła w 5. rocznicę naszego związku, tylko że on niestety zrobił grawer, nie wiem czy będzie widać, zrobił grawer na zewnętrznej stronie i mi to trochę przeszkadza, wolałabym jednak, żeby grawer był od środka, stąd tego akurat często nie noszę, ale zdarza mi się nosić akurat samą bransoletę. Jeżeli zaś chodzi o zegarki, od lewej Fossil na takiej fajnej, grubszej bransolecie podwójnej. Dalej Astorin AMPM. Jeśli chodzi o te, one pamiętam były kupowane w opozycji do siebie, w sensie, że zależało mi, żeby mieć zegarek na brązowym pasku, bo ja zawsze dobierałam kolor paska od zegarka do koloru paska od spodni czy spódnicy, jaki mam. Więc potrzebowałam brązu i ze srebrną tarczą, i ze złotą, tak żeby mi pasowała do tej biżuterii, którą akurat bym nosiła, bo zawsze też się starałam dobierać tak, żeby tarcza od zegarka pasowała do koloru biżuterii. Ten akurat mamy klasycznie czarny ze złotem, tu mamy ponownie czarny ze złotą, biała tarcza Daniel Wellington słynny, znowu Wellington i ponownie Wellington na takiej sportowym pasku. Tu mam jeszcze akurat pasek wymienny w kolorze złota, więc można sobie akurat szachować. To jest dla mnie taki bardziej letni zegarek z racji na ten płócienny pasek. Natomiast ja sobie faktycznie wymieniam między czarnym a tym granatowym. Zegarki, które tutaj jeszcze są, nawet nie wiem co to jest, to jest Elixa. To jest Elixa. Też bardzo fajny zegarek, który pełni funkcję takiej naprawdę masywnej, ciężkiej bransolety. Bardzo, bardzo go lubię. I ponownie na bransolecie złoto. Czyje to złoto? Lorus. Dodatkowo ten mój kuferek skrywa jeszcze dwie broszki w kolorze złota ponownie i w kolorze srebra, w zależności od tego właśnie jaka biżuteria miałaby być. To są broszki z Solara. I to co jeszcze mam, to jest jeszcze naszyjnik z perełek, sztucznych perełek. Chyba od mamy go dostałam, jak dobrze kojarzę. Stwierdziłam, że a może będzie okazja nosić, więc też tutaj ze mną jest jako taka pamiątka rodzinna. No dobra, słuchajcie, i to wszystko. Zastanawiałam się, jak zaczynałam nagrywać, czy dużo, czy mało tego mam. Teraz stwierdzam, że dużo, bo widzę nawet po tym, ile czasu zeszło na nagrywanie. Ja bym chciała każdy element po kolei zaprezentować, naprawdę ten vlog byłby nazbyt długi, nie sądzę, żebyście to wytrzymali, więc no, jeśli chodzi o sztuki, to faktycznie trochę tutaj tego się zebrało, natomiast to jest biżuteria, którą ja faktycznie w większości noszę i z tego się najbardziej cieszę, tak bardzo lubię, jeżeli coś kupuję, jeżeli coś dostaję, że to później jest po prostu użytkowane. No dobra, nie będę bardziej przeciążała głosu, niech on dochodzi jeszcze do ładu, już jestem na końcówce. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i widzimy się w kolejnym vlogu.